23 maja 2020. Jak tydzień temu wspominałem, ruszam w kierunku województwa świętokrzyskiego, a dokładniej Busko-Zdrój. Jest to jedno z uzdrowiskowych miast leżących niedaleko Stalowej Woli. Busko-Zdrój będzie moją bazą, o ile pogoda pozwoli, nie będzie za dużo padało, na zwiedzanie okolicznych, ciekawych miejsc. Jesteśmy na ścieżce edukacyjnej Nadleśnictwa Rozwadów, prowadzącej z miasta Stalowej Woli w kierunku Jamnicy. I teraz popatrzcie, kto na to pozwolił. Tu kiedyś była duża liczba ścieżek rowerowych, a teraz, można powiedzieć, od tego roku postawiono tabliczkę, na której zakazuje się nam wstępu, bo to jest teren poligonu. Teren poligonu był po drugiej stronie ulicy. Następnie został poszerzony na tą stronę, gdzie ta strona zawsze, od zawsze była rekreacyjna. O co chodzi? Bo ja nie rozumiem. No, zaraz chyba trzeba będzie się rozebrać. Jest coraz cieplej. Choć jeszcze ten wiatr jest zimny. Ale myślę, że dopiero gdzieś przed Tarnobrzegiem. Gdzie ten zjazd? A, tutaj. Hop. I hop. Wbijamy się do drogi głównej, jest trochę ruchliwa. Ale cóż, jakoś musimy. Chwilę jeszcze podjedziemy na cmentarz z I wojny światowej, o ile go znajdę, gdyż on jest gdzieś tutaj. O, patrzcie, płócia. Kto by pomyślał, że natrafi na bociana. Szuka żab. Zdecydowałem, że rezygnuję teraz podjazdu na ten cmentarz. Za długo by go szukać, ja bym musiał przypomnieć sobie dokładnie, gdzie on miał swoje miejsce na mapie. Dlatego też rezygnuję z podjazdu na jezioro Tarnobrzeskie, gdyż musiałbym troszkę dołożyć sobie kilometrów. No, około 2,5. To jednak to jest troszkę. Znajduję się teraz, jak widać, na obszarze Natura 2000, Tarnobrzeska, Dolina Wisły. Czasem trzeba się powspinać. No.
określonego. Droga wzdłuż wału wiślanego, no gravelowa, typowo gravelowa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak widzicie, przyszło mi odpoczywać w takich okolicznościach przyrody. Za mną rzeka Wisła. Do Busca-Zdroju mam jeszcze trochę kilometrów. Jestem na wysokości Osiek Osala. Jadę wzdłuż wału wiślanego. Plan na najbliższe dni. Prawdopodobnie szlak Orlich Gniazd. Samochodem, rowerem akurat nie objadę tam, bo ma być kiepska pogoda. Padać deszcz non stop. Także na nogach i samochodem od zamku do zamku zamierzamy trochę pozwiedzać. Pomyślał, na tej trasie będę miał pierwszy podjazd i to dość rozsądny. We'll be right back.
pośredniego. Zostało mi 26 km, czyli do stolicy miasta Stolica. A dalej zobaczymy. Ciekawsze, tędy prowadzi żółty szlak rowerowy z Połańca aż po samą Stopnicę. To co? Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Jasne. Trzymaj się. A tam, nocleg od poniedziałku. Łapcie psa. Kamil dojechał. Aha. Koniec, prawda.